Cześć. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, czy można wcześniej wychodzić z pracy, nie brać ze sobą laptopa na wakacje, a jednocześnie mieć firmę, która zarabia pieniądze. Ja nazywam się Tomek Ciosek, a to jest program pod tytułem Co można osiągnąć w kwadrans. Zapraszam. Moim dzisiejszym gościem jest Błażej Katarzyński, szef wrocławskiej agencji reklamowej Rise 360. Błażej wraz ze swoim zespołem pomaga swoim klientom dramatycznie zwiększyć przychody ze sprzedaży w internecie. Tak się też składa, że razem z Błażejem pracowaliśmy w ramach stand-upu telefonicznego nad różnymi dziwnymi rzeczami w jego firmie. A dlaczego mówię różnymi dziwnymi zamiast powiedzieć o konkretach? Ponieważ o konkrety poproszę Błażeja. Dzień dobry, Błażeju. Powiedz mi proszę, a propos stand-upu, czego obawiałeś się, zanim zaczęliśmy pracować? Dzień dobry, Tomku, dzień dobry wszystkim. Przed rozpoczęciem współpracy takiej stand-upowej zastanawiałem się w ogóle, co to jest za forma, bo cel współpracy był dosyć poważny, no skalowanie firmy czy rozwój biznesu. Z kolei nazwa była taka dosyć nie mówiąca dokładnie, jak to będzie wyglądać, no ale z czasem zobaczyłem pozytywne opinie osób, które skorzystały. No i stwierdziłem, że nie stać mi na ten moment na zatrudnienie pełnowymiarowego jakiegoś prezesa czy dyrektora zarządu. I tak naprawdę sam nie jestem na to gotowy i rozpoczęcie współpracy z Tobą takiej codziennej, konsekwentnej będzie najlepszą decyzją. To ciekawe, bo powiem Ci, że nie zdawałem sobie z tego sprawy wcześniej, że nasza współpraca może być odbierana jako takie zatrudnienie prezesa na godziny. To jest ciekawa koncepcja, bo no właśnie, na czym polega, powiedz, ta formuła z Twojego punktu widzenia? Bo stand-up rzeczywiście często kojarzy się z występami przeróżnych dowcipantów na deskach przeróżnych teatrów, gdzie oni się po prostu wygłupiają. Tu chyba jest trochę inaczej. Mm-hmm. Znaczy też doceniam ten nasz humor, który jest na naszych spotkaniach. No ta forma z mojej perspektywy wygląda w ten sposób, że na początku zaczęliśmy się dzwaniać codziennie z jakimiś wyzwaniami. Ty zacząłeś wprowadzać swój jakiś taki proces współpracy, żeby bardziej usystematyzować moją pracę w firmie, żebyśmy weszli na jakieś podstawowe tory. No a potem już kierowałem się z tobą z konkretnymi problemami. I takie zdzwanianie się, no raz to robiliśmy 15 minut dziennie, a czasami rozmawialiśmy godzinę, ale przez kilka kolejnych dni nie rozmawialiśmy, więc to było elastyczne. No i taka forma współpracy bardzo mi odpowiadała, bo no, nie znałem wcześniej nikogo o twoich kwalifikacjach i sposobie myślenia i dzięki temu mogłem całkowicie wywrócić swoje myślenie akurat do góry nogami, oczywiście w dobrym kierunku. Okej, okay. A co się takiego udało Ci zrobić? Dlaczego to wywrócenie myślenia miało takie znaczenie? No to myślę, że to też potem z czasem, jak mi poleciłeś książkę Mit Przedsiębiorczości, to zdaję sobie sprawę z tego, że zaczynając firmę często wychodzimy z takiej pozycji specjalisty, który jest mądrzejszy od wszystkich innych, więc otwiera firmę. Więc ja byłem już w takim momencie, kiedy tej pracy specjalistycznej wykonywałem bardzo dużo, i stwierdziłem, że już dalej się nie da skalować firmy. Wtedy zatrudnialiśmy chyba 6 osób jeszcze. I stwierdziłem, że jeżeli mamy dalej się rozrastać, no to trzeba coś zmienić konkretnego. Już nie wystarczy to, że będę pracował 2-4 godziny więcej. I między innymi rozmowy z Tobą pomogły mi dokonać tej transformacji myślenia. I zacząłem wychodzić z roli specjalisty na rolę menadżera. Czyli zadawać sobie pytania nie jak to zrobić, tylko jak ja mam tego nie zrobić, tylko żeby firma była w stanie to wykonywać. Więc to była taka zmiana totalnie myślenia i początki były bardzo trudne, bo no, czułem się jakbym uczył się od nowa wszystkiego, jakbym odbierano mi moje grabki i łopatkę i już nie mogę sobie robić we własnej piaskownicy. I muszę teraz wyjść z piaskownicy, spojrzeć na nią i zacząć zarządzać tym piaskiem i całym otłochem, który się dzieje. Ale też pracą ze wspaniałymi ludźmi, których bardzo cenię u nas w firmie i na nich firma też cała stoi. I to były między innymi te nasze rozmowy, czy narzędzia, które dawałeś. Więc wyjście wyżej na poziom menedżerski, teraz już to dąży do poziomu przedsiębiorcy, czyli osoby, która kreuje strategię firmy, a nie w niej pracuje. Mamy też kolejne dzięki temu rekrutacje. Plus w firmie też zmieniliśmy strukturę przychodów i już niewielka część przychodów jest oparta na moim specjalizmie, czyli jakby siedzeniu jeszcze po godzinach i wykonywaniu dodatkowych zadań, tylko obecnie już
praktycznie wszystko jest oparte na zespole, na ich kompetencjach, więc to jest duży komfort dla mnie jako dla właściciela firmy. Co jeszcze było? A powiedz mi, jak na te zmiany zareagował zespół, bo jak rozumiem, dramatycznie zmienił się ich zakres obowiązków. I w drugim pytaniu jeszcze, jak na to zareagowali klienci, no bo z tego, co rozumiem, większość obowiązków nawet w kontakcie z klientami przyjęli członkowie zespołu. Mhm. Wiesz co, no ten jakby sam proces trwa, więc nie można powiedzieć, że wiesz, no współpracujemy gdzieś z pół roku, że to już się totalnie wszystko zmieniło. Mhm. Natomiast no zespół oczywiście ma więcej obowiązków. Myślę, że są z tego bardziej zadowoleni, ponieważ więcej jest w ich rękach, a nie, że ze wszystkim trzeba do mnie latać. No tak. Mają też pracę bardziej ustrukturyzowaną, bo mamy księgę procedur, która ma już prawie 100 stron i jest tam kilkadziesiąt filmów. Więc przykładowo zatrudniliśmy kolejną osobę, Bartka, i on wszedł elegancko na swoje stanowisko, bo miał listy zadań, miał odnośniki do procedur, także od strony zespołu to też było plusem. Mhm. Ale jak mówię, no początki są mega trudne i trzeba naprawdę mocno pocisnąć. I też miałem informację od zespołu, że to jest bardzo trudne przejść taką transformację, ale już dzisiaj wszyscy mówią, że było warto i widzę też po nich, że nawet w ostatnim tygodniu miałem rozmowy z Olą, z Klaudią, no tutaj różne rozmowy i zauważam, że oni zaczynają mieć lepsze pomysły ode mnie, lepsze rozwiązania problemów ode mnie. Wspaniale. I są niezależni ode mnie. Gdzie wcześniej tak naprawdę było halo, szefie, ratuj, a teraz robimy to i to. Elegancko. Czyżby wyglądało na to, że masz w końcu w zespole ludzi, którzy w danym obszarze wiedzą więcej od ciebie, czy to jeszcze nie ten etap? Tak, to teraz wygląda. Często mówię klientom, że w danym momencie nie jestem w stanie ja oddzielić odpowiedzi na pytanie i że ich opiekun, ich specjalista się z nimi skontaktuje. Też dla mnie to jest duże jakby wyzwolenie, że no, mogę polegać na zespole. Super, to zupełnie jak historia Forda, który został pewnego dnia spytany na konferencji prasowej właśnie kilka tego typu rzeczy technicznych. Oczywiście nie znał na nie odpowiedzi, ściągnął dyrektorów przeróżnych wydziałów, dyrektorzy odpowiedzieli na te pytania, poszli sobie, po czym dziennikarze mieli pretensje do Forda, że właśnie no on się na niczym nie zna, bo pamiętajmy, że on miał wykształcenie podstawowe, że on się na niczym nie zna i musi do wszystkiego zatrudniać ludzi, na co Ford powiedział: tak, ja zatrudniam mądrzejszych od siebie, przez co ja jestem tu, a państwo jesteście tam, koniec konferencji. Pytanie, co by powiedział teraz Lee Iacocca, chociaż nie wiem, czy dobrze czytam jego nazwisko. To była bardzo fajna konferencja, jak sądzę. Szkoda, że jej na żywo nie widziałem, tylko raczej z kolejnych przekazów. No dobra, słuchaj, a jak na to się zapatrują właśnie klienci? No właśnie, no jak ty mówisz, że nie jesteś w stanie udzielić informacji i odezwie się pracownik. Co oni na to? Przecież zawsze było tak, że to Błażej wszystko wiedział. Mhm. Wiesz co, no było kilka jakby nowych sytuacji. Na zasadzie klienci dopytywali, co się dzieje, albo czasami nas sprawdzali, czy to na pewno jest dobrze robione. Mhm. Gdzie kiedyś ja prawie że w pół sekundy już tam ratowałem sytuację, chociaż ciężko nazywać to ratunkiem, no po prostu odpowiedzią i takim nadmiernym przejmowaniem się tym. I okazuje się, że nie było tam ryzyka, gdzie ja je widziałem i że mam świetny zespół, który jest w stanie sobie poradzić praktycznie w każdej sytuacji i klienci są zadowoleni, że mają osoby odpowiedzialne za projekt czy za kontakt, więc suma summarum wyszło na plus. Klienci też są zadowoleni, a te widmo tego, że coś może się nie udać przy przekazaniu do pracownika, no to też ty mi uświadomiłeś, że zajmowanie się samemu wszystkim jest drogą trochę do nikąd. Bo w końcu, jak już się będziesz wszystkim zajmował, to zaczniesz być jak taki Chandra Sekhara, taki mityczny Budda z tysiącem rąk, który jest w stanie uchwycić wszystko na tym świecie. Natomiast no to nie jest realne. I no nie. Dwie ręce mamy tylko i określoną liczbę piłeczek lecących do nas jesteśmy w stanie złapać w jednym momencie. Resztę opuścimy. Dokładnie, więc to jest też duży plus tego, że mi to pokazałeś, że a też dzięki księgom procedur, no bo dałeś takie fajne porównanie, że jeżeli w firmie nie będzie procedur, no to jest tak jakby bracia Wright zaczęli latać, potem były kolejne loty, potem loty wojskowe i ludzie się nie uczyli na swoich błędach, tylko samoloty cały czas runęły na ziemię, spadały. Mhm. Więc teraz nawet jak się wydarzy na przykład coś na zasadzie, o,
coś można było zrobić lepiej, no to jest super. Gratulacje wszystkim, że znaleźliśmy taki obszar, wpisujemy to do procedur, nigdy więcej nie robimy, znaczy nigdy więcej tego nie pominiemy i jesteśmy do przodu. Dokładnie. Wcześniej tego nie było, a teraz organizacja rośnie. To jest właśnie mądrość organizacyjna. Wszyscy razem pracujemy na to, żeby ona działała po prostu lepiej. Dokładnie. Błażeju, cyferki poproszę. Jakbyś miał wymienić jedną kluczową liczbę, którą osiągnąłeś w firmie dzięki stand-upowi naszemu i która jest dla Ciebie oczywiście ważna. Mhm. Wiesz co, no to myślę, że z tych liczb byłoby kilka. Na pewno 50% przychodów, które były wcześniej zależne ode mnie i od biegania, już nie są. Czyli firma stała się bardziej firmą. Super. Więc to jest duży plus. To jak te przychody uniezależniły się od Ciebie, to skąd one się teraz biorą? No, zespół na nie pracuje. Już, tak jak mówię, no, mamy większość już stałych abonamentów, które obsługują, obsługuje zespół. Nie muszę jakby biegać, szukać, co tu jest jeszcze do zrobienia. Także to jest duży komfort i dlatego jak kiedyś też miałem takie podejście, żeby cały czas cisnąć dzień i noc. Tak, styczeń i luty to były takie, to są takie miesiące, kiedy na przykład jest 18, ja kończę pracę i nie myślę, co jeszcze zrobić do 22. Albo w weekend, jak jedziemy do rodziny. A dodajmy, że ty nie lubisz pracować od 5 rano, z tego co pamiętam. No, dokładnie, chociaż dzisiaj i wczoraj było od 8. No to jednak jest osiągnięcie. Tak. Dobra. No, także jak idziemy nawet też do rodziny, to już nie jest, że o, laptop już musi być jeszcze 5 godzin. Więc jest dużo sobie radzi. Super, wspaniale. Słuchaj, to na sam koniec mam do Ciebie jedno pytanie natury rekomendacyjnej. Gdybyś miał polecić taki stand-up innemu przedsiębiorcy, to jakbyś to zrobił swoimi słowami? Jak wiesz, ja już polecam Ciebie i pracownię Synergii. Także to prawda, muszę tu zaznaczyć, że korzystamy z tego, że Błażej niesie dobre słowo w świat. Tak, gdzieś tam mniejsze i większe firmy do Was trafiają. Mam nadzieję, że tego będzie coraz więcej, więc Ty ja te słowa znasz. Jak mogę Was polecić? No, jeżeli ktoś chce zacząć być właścicielem firmy, a nie specjalistą, który musi się łapać za wszystko, to warto, żeby się z Tobą skontaktował i współpracował z Tobą lub z pracownią całą Synergii w takiej czy innej formie. Jeżeli ktoś na ten moment nie jest gotowy na to, żeby przejść ogromną transformację w ciągu miesiąca, tylko chce sukcesywnie budować swoją firmę i zmienić nastawienie na bardziej biznesowe, to jest to dobry sposób, taki stand-up. Także jakby patrząc na obraz przedsiębiorczości w Polsce, gdzie większość ludzi to są przedsiębiorcy mikro, samozatrudnieni lub zatrudniający jednego, dwóch, trzech pracowników, to myślę, że tutaj z tego stand-upu oni bardzo by skorzystali, ale też i większe firmy, w których no właściciel właśnie chciałby zbudować swoją strategię czy zautomatyzować ten biznes. Super. Mam nadzieję, że Twój przekaz faktycznie dotrze teraz szeroko do wielu przedsiębiorców w Polsce i będziemy mieli okazję poznać nowych ludzi. Błażeju, czy chcesz coś jeszcze dodać na koniec do naszych widzów? Jeżeli ktokolwiek się zastanawiał, czy warto się dzwonić z Tomkiem, albo się obawiał, że zadzwoni i to jest zły pomysł, to polecam porzucić te myśli, wziąć telefon, zadzwonić do Tomka, porozmawiać 50 minut. Ja jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i też przedsiębiorcy, którzy otrzymują polecenia do siebie ode mnie. Każdy wraca z bardzo pozytywnym feedbackiem, więc nie ma co czekać. Super, no to dziękuję w takim razie, Błażeju. Następny odcinek zrobimy, myślę, na temat Rajsa, bo tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Ja oczywiście zapraszam do naszego stand-upu telefonicznego. Link do niego będzie gdzieś tutaj poniżej tego filmu. Tam wystarczy kliknąć napisane, o co w tym wszystkim chodzi, jaki jest numer do mnie. Dzwonimy, gadamy i wprowadzamy zmiany. Trzymajcie się ciepło w takim razie. Dzięki, Błażeju. Dziękuję Państwu. Dzięki, i do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia.